Gratulacje. Dziękuję panie kapitanie. Mamy kilka nowych osób i pewne rzeczy musimy przepracować od zera. Już skontuzjowany, i znowu 2 miesiące. Czerwoni, tylko piłki dołem, nie ma piłek górnych. To większość już wraca, no to będziemy praktycznie w komplecie. Nie, tam wiesz, nie tylko, nie, no słuchaj. Pali się, pali się. Nowa gościa do interwencji, jak jest. Ja nie. Gratulacje. Dziękuję panie kapitanie. Dziękuję. Bo ty taką szeroką kadrę mamy? Ja pierdykam, ręka mnie boli. Trzeba korzystać. Teraz oficjalnie można, panie dyrektorze. Tak, teraz już oficjalnie. Dziękuję. To jest pewne, że mamy kilka nowych osób i pewne rzeczy musimy przepracować od zera. Może nie od zera, ale naprawdę z niskiego poziomu. I dzisiaj taki dzień będzie, tak, że gdzieś tam sobie ten trening poświęcimy naprawdę na takie przypomnienie i powrót do rzeczy, które robiliśmy dobrze i które potrafimy robić, ale może nie do końca to znamy, nie do końca jeszcze to czujemy. Cześć. Dużo sprzętu? Do noszenia? Dużo. Jak zawsze. Ci są za to odpowiedzialni. Kto jeszcze oprócz ciebie? Xavier, oczywiście, bo jest młody. Xavier, Szuli, Kuchy, Łąska, Rafałek i to jest taka nasza młoda gwardia. Uh-huh. A starzy o was dbają, czy raczej jest ciężkie wejście do szatni? No, oczywiście, że dbają na początku, ale trzeba sobie na wszystko zasłużyć, moim zdaniem. A jakieś freak fighty się szykują? Władysław Kosecki. A, ta sama waga. Piotrek Żyła. Łanik Fabiański, kto wygrywa? No ja. Łanik! Ja ciebie biorę do klatki. 10 sekund. 10 sekund mam cię w dosiadzie. Tak, 5 sekund mam cię w mocy i w dosiadzie. Ja to wolę ten. O, już kontuzjowany, k***a, i znowu 2 miesiące. Nie wiem, co będzie. I główny ten, kontuzja bardziej akwietnia. Widzisz, co kanał dużo rozrzucił? On kiedyś taki nie był, bo kiedyś taki nie był. Teraz wiesz, tylko atmosfery i swojego. Ale kto wystrzela na treningu, to nie nagra, wiesz. Ale oni to prawda, że rozumiesz wszystko po polsku? A, oczywiście. Tak? A, no coś mówi. Ja rozumiesz 80%. 80%? A, okej. Okay. Kiedy chcę. To muszę uważać. Te 20 to jest kiedy nie chcę, to nie rozumiem. Stary numer od takich krajowców, nie? To jest po rumuńsku coś tam. Po rumuńsku jest trudne. Ale po rumuński to nie się czy polski? Nie. Z tym masz jedno? Polish language or Romanian? Which is the English? More difficult. For me, I think Romanian is more difficult. More difficult? Yeah, I think so. Now it's pressure. Nowy zawodnik, panu. Jak najlepiej. Czyli mniejsza to. Nie ma trudnych. Kółeczko młody. Cześć ty. Nie przeszkadzaj z tą kamerą, kolego. Średnia wieku była 19, teraz jest 25. Jest w ciężkiej sytuacji były piłkarz Pogoni. My też jako Korona Kielce się do tego włączyliśmy. Ja pojadę, dlatego dzisiaj jestem z wami na treningu. Ja pojadę tam zagrać też w tym meczu, bo miał jechać ktoś z piłkarza, ale wiemy, jaka jest sytuacja nasza kadrowa. Było trochę kontuzja, więc z trenerem podjęliśmy decyzję, że odpuszczamy wasz wyjazd. Natomiast, tak jak mówię,
warto pomagać panem, bo to zawsze będzie do nas wracało. A to nasze środowisko. To już od was zależy. No my też się będziemy dokładać jakby jako sztab i wy tam sobie ustalcie, ile chcecie do puchy wrzucić. Podstawno-dostawny, cała długość, prawa, lewa, dawaj, chodź! Wracamy spokojnie do... Ile mają lat? Do niebieskiego! 9? Medium run. Nie zobacz, w jakim stanie, to osiem doświadczy. Nie, rzeczywiście jest techniczny. Będzie mocna piłka, będzie parowanie, jedna ręka półgórna. Gotowy? Na mój zamach idziesz na pełnej pycie. Pach! Buduj zatek od początku. Buduj! Przeszliwa. Trzeba ty wyżej. Tak, teraz macie dobrą strukturę. Tak, teraz! Ajajaj, nie może to przejść przez rzut. Niczemu nie idziesz wyżej. Tak, tak, tak! Tak, wyprowadź! Akcja! Jaligonio! Brawo! Brawo, dziekon! I nie możesz wyżej otworzyć! Jest! Brawo Rema, brawo, brawo! Często otwieramy to poprzeczne podanie! Dawaj, my gotowi! Okej, Biali, teraz już nie przerywam! Dwie minuty roboty! Oj! Man! Brawo! Good! Yes! Good! Nie muszę! Brawo! Odpadamy! Czerwoni, tylko piłki dołem! Nie ma piłek górnych, tylko dołem! Bliżej! Idź doma! Hej! Czy rzut, tak? Dalma wyżej, Dalma. Ale hej, dalej! 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 Brawo, Biali! Przerwana kadra i widzę, się pali jednak tutaj. Sytuacja nie jest do śmiechu w tabeli i to widać, że się pali. No każdy walczy o skład. Wiesz, jak to jest, no to nikim za darmo tego nie da, tak? A więc no, tylko przez dobry trening możesz się zbliżyć do tego, aby w następnym meczu zagrać w pierwszym składzie. A wszyscy kontuzjowani praktycznie, ci wiesz, oprócz wiadomo Łuko, ale to jest już ten temat, który będzie długo trwał, a tak to większość już wraca, no to będziemy praktycznie w komplecie. A jak po tym kursie dyrektorskim, no to już można oficjalnie mówić panie dyrektorze, ale słyszałem, że tam jakby to teoria, ale też fajne przygody, wyjazdy jakieś.
Tak, znaczy wiesz co, bo od początku zacznę, że naprawdę szacun za pomysł, bo wyszło to świetnie. Dużo merytoryki, ciekawych wykładów, to co powiedziałeś, wiesz, wyjazdów, byliśmy w Club Bliss, zobaczyć jak to tam funkcjonuje. Byli ludzie z Galatasaray, nawet na ostatnim zjeździe naprawdę prolegentów mieliśmy bardzo mocnych, ale też wartością dodatnią było to, że rozmawialiśmy o naszych problemach w klubach. Oczywiście wiadomo, że nie o wszystkich, natomiast szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, jak można przełożyć to na swoją pracę. I ja wczoraj przed moim egzaminem też podziękowałem chłopakom z kursu, bo nie ukrywam, że rzeczy, które się dowiedziałem też w rozmowach z nimi, mogłem wykorzystać u siebie. Wartość dodatnia. Co na przykład? Jakiś taki jeden przykład jesteś w stanie podać? Co z kursu się przełożyło? Wiesz co, no na pewno jeżeli chodzi o negocjacje i organizację pracy, tak? A więc to też coś, co mi zaimponowało w innych klubach, jak to wyglądało. Z tą organizacją pracy no zawsze był dosyć duży problem. Natomiast po tych spostrzeżeniach, obserwacjach, jak to jest w innych klubach, wdrożyłem to też do siebie, a więc to na pewno jest duży plus. Myślę, że każdy z nas, który tam był, coś ciekawego dla siebie wyciągnął, a więc tutaj brawa dla PZPN-u, bo tak jak powiedziałem, fajny pomysł. Na samym początku były też obawy, czy to nam coś da. Teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nam to na pewno dużo dało. Z takich ciekawszych nazwisk, oprócz Pawła Goleńskiego, kto jeszcze? Nie, no, 24, których bym wymienił, to wszystkie ciekawe postacie w polskiej piłce. No, praktycznie Jacek Zieliński, Tomek Rząsa, Łukasz Masłowski, Jasiu Dziedzic, ci, którzy pracują w ekstraklasie. No tak, wydawałoby Tomek Rząsa, kurde, tyle lat w Lechu na tym stanowisku. Roman Kuroza. Musi zrobić taki papier. No, znaczy wiesz, musi, nie musi. To nie było tak, że PZPN narzucił. Była informacja do dyrektorów sportowych, którzy pracują. Pierwszeństwo mieli dyrektorzy z ekstraklasy i z pierwszej ligi. A dopiero później osoby, które akurat w obecnym czasie nie miały klubu. Nie wszyscy się zapisali, którzy pełnią funkcję dyrektora sportowego, natomiast to jest każdego indywidualna sprawa. Dużo doświadczenia i to było wyczuwalne na tej sali, kiedy siedzieliśmy i rozmawialiśmy, więc dobrze. Ale śledziłem dzisiaj trening i muszę przyznać, śmiechy śmiechami, ale tu się dala. Kwiatek tutaj, no nie spodziewałem się. Nie dochodzisz, no, wiesz, nie spodziewałem się kwiatek. Nie spodziewałem się po tobie, że ty zbierasz. Ale właśnie ja tylko to, wiesz, zapierdalam po prostu. No, denerwuje się tam, dyryguje tam, wiesz. Nie tylko, nie, no słuchaj. Pali się, pali się. Dobrze, że przyszedłeś i to zobaczyłeś w końcu. No, wręcz. Nazywają cię królem złotym. O kurwa. Pokaż. Pokażę to. I need one more step back. Let me rock it. Chcę w to zagrać. Jak Zidan ze Starachowic wiedzie, to... Dla twojego zdrowia... Nie. Ej, ale dzisiaj widziałeś buletkę? Też było. Tam przyszedłem do Jagi i graliśmy pierwszy mecz z Koroną. Jakiś tam, nie wiem, trzecie. I było tak przy boku, że Ryma szedł właśnie ruleta. I oddałem szał. Wiedzą na drugi dzień do szatni, a to jest kurwa Zidane, te Francja, tylko mój łeb playoff i no. Zidane ze Starachowic. Ale on zajebisty mecz wtedy grał przy Koronie. No ja tam dużo meczów miałem. Ale to ktoś ci krzywdę chyba chciał zrobić tym... Czym? ...pseudonimem. Czemu krzywdę? Bo to jest, wiesz, duża presja potem. Jaka presja? To była beka, to trzeba czuć klimat szatni. To wiesz, to po prostu są żarty i to trzeba, albo ktoś się łapie, albo ktoś nie łapie. Jest duża grupa ludzi, która po prostu pomyślała... Zidan ze Starachowic? Gdzie k***wa on do Zidana? Ja pije k***wa drewniak, k***wa. Już musiał wypikać trochę. Chyba gościa do interwencji, jak jest tam. Pięta ronda. Ja pierdolę! Chłop gotowy do pierdolenia. Minuta 15! To jest pełen profesjonalizm.
No ja nie będę zaburzył treningu, ja tu jestem tylko od sytuacji awaryjnej. Myślałem, że trener będzie wizerunek, gdy miał zapuszczał włosy, ale jednak... Nie ma, ale wszyscy to dostrzegli, nie? I to jest najważniejsze. To nikt nie dostrzega innych rzeczy. Ale będą dostrzegać. Nie chcesz wyjść? Tylko tutaj. Nie, nie, dopiero jak ktoś wypada z sali, to my reagujemy. No, to tak samo, możesz trochę popatrzeć. Okej. Actually, maybe as a warm up. Wow, Rocky is here. 1 hour. Bravo, Captain. Like, how do you feel after a break? Still awake. Nice, nice. Good to be back. You were in Chelsea, but it was good in home. Yeah, you were in Belgium, yes. In family. See family, yes. Okay. It was the birthday of my father, so I had to go. So. Yes. You have to be. It was perfect time to go. Trenerze, jak to jest? Przerwa na reprezentację, a tutaj dwa treningi dziennie. Miało być lekko podobno. Wakacje będą w grudniu, jak to mówię. Ale tak ze szkoleniowego punktu widzenia, z czego to wynika, że... Bo wszystkie drużyny tak trenują, że podkręcają czasami to tempo. Wiesz co, zależy, która jeszcze przerwa na reprezentacji. Im dalej w sezon, tym te treningi są już trochę lżejsze. Aha. Ale początek sezonu to jeszcze jest możliwość trochę podładowania. Trzymaj. Dawaj. Dobra, luz. Trzymaj plecy. Plecy. Dobra, poczekaj, to była prawa. More. Okay. Następny! Machine! Dawaj, dawaj! With this we play football! This! Play this, not this! This! Dawaj, dawaj!